Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka screenów, kilka nowości, co będzie w kolejnym update'cie w Jailbreak'u. A będą to naprawdę fajne nowości, polepszona grafika, będzie nam się dużo lepiej grało, więc mogą być też live'y z Jailbreak'a. Ale wy, drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków z Jailbreak'a, chcecie live'y z Jailbreak'a, chcecie wszystkiego więcej i wypodobał się mój kanał, pamiętajcie o stawieniu lajka, czy dzwoneczka i subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie teraz nowości. Więc jeżeli to zrobisz, możesz się pochwalić w komentarzu, a ja już lecę do pierwszego miejsca, jak ja zawsze to robiłem. To chyba wiecie, czyli leciałem do tego miejsca, w którym dany screen był zrobiony i pokazywałem wam, co zostanie dodane. Mam trzy screeny z poprawieniem jakości, ale myślę, że polecę do dwóch miejsc i pokażę wam tylko zmianę w dwóch miejscach, a trzeci screen po prostu tak będzie, bo sam nie wiem, gdzie on jest zrobiony. Możecie też, jak go znajdziecie, gdzie, to od razu pisać. Dobra. Pierwszy screen, który wiem, że jest zrobiony. On jest zrobiony gdzieś tutaj. Wiem, że jest śnieg, więc... Tego, że jest śnieg i w śniegu dużo wam też nie pokażę. Nie będzie takiego pięknego odzorowania. Ale jest to koło rzeczki. Mi się zdaje, że nawet to może być tutaj. Nie wiem, czy to będzie gdzieś tu, czy nie. Ale dobra, staniemy gdzieś tu i mamy taką oto wodę. To nawet nie jest tutaj. To jest zupełnie w innym miejscu. No dobra, ale zobaczymy. To jest ta woda, te wiatraczki i będą one wyglądały tak. Tak będzie teraz wyglądało. Taka piękna, ładna trawa. Te wiatraczki też od razu inaczej wyglądają. No i tak to będzie wyglądało. Mi się mega podoba, że w końcu dopracowują też grafikę w Jailbreak'u. Będzie wyglądało to już dużo lepiej. Patrzcie, teraz tak, a tak. No dużo lepiej będzie to wyglądało. Także porównanie lepiej by było, jakby już był stary Jailbreak ze starą trawą. No ale nie znajdę raczej teraz takiego. Muszę teraz lecieć do drugiego miejsca, które sobie porównacie w śniegu i porównacie sobie to miejsce w nowym. Dobra, jeżeli dobrze kojarzę, drugie miejsce ze screena. Jest to to miejsce. Dobra, już mam drugie miejsce ze screena. Jest to miejsce to. Lecimy. Myślałem, że na początku to jest to miejsce, ale nie. Nie. Zobaczyłem, że z tyłu jest strasz dużo. To jest to miejsce. Dobra, muszę sprawdzić tylko, jak to jest teraz. Ten screen jest zrobiony. O, patrzcie na to. Mamy to miejsce, jest, że... Wręcz prawie screen jest zrobiony tak. O, jest screen zrobiony, coś takiego. No i zobaczcie sobie, mamy tak. Mamy coś takiego. A teraz zobaczcie sobie, jak będzie wyglądało to miejsce po update. Właśnie, widzicie, jest to idealnie to samo miejsce, które będzie ładną trawą zarośnięte, drzewo ładne zielone, tamte trochę te... Dalej też po lewej stronie straż pożarna, która się dużo nie zmieni. Tory, no zobaczcie, ładnie to wygląda naprawdę. Mi się podoba. To zobaczcie, tak mrugam, ale zobaczcie, przyjrzyjcie się jeszcze raz i jest... No, jest pięknie. Jest pięknie. Więc co, drodzy widzowie, lecimy chyba do następnego miejsca. Które chciałem wam zaprezentować i muszę wziąć tylko autko. Musimy jechać pod jubilera. Tak, wiem, że nie każdy ma Twittera, nie każdy wie, jak tam wejść, więc dlatego ja wam pokazuję. O kurczę, dobra. Udało się, lecimy tędy. Tu driftem, tu to nie tu, nie tu. Dobra. Dobra, odstawię samochód trochę tak. I zobaczcie, mamy idealnie takie miejsce. I tutaj, idealnie w tym miejscu, zrobiony został kolejny screen, który pokazuje Tesla Cybertrucka. Mega, zobaczcie, ja bym chciał na pewno o tym jeździć. Już wam mówiłem o tym, że będzie. Pokazywałem screeny, jak będzie wyglądał, ale teraz jest 100% potwierdzenie tego, że Tesla wychodzi w niedzielę. Tak, jak zawsze prawdopodobnie w niedzielę update'y były, więc w niedzielę będzie rano update'ik. Więc będziemy grali, live'y też na pewno będą, będziemy się bawili. Zobaczcie, to jest konkretnie fajnie to wygląda. No ja się nie mogę doczekać, jak taka Tesla wyjdzie. No. Jeździłem Teslą w Mad City. Była naprawdę fajna, ale nie mogę się naprawdę doczekać, co będzie. Ja będziemy jeździć Teslą w Jailbreak'u. Jest to auto
elektryczne, czyli to będzie już trzecia Tesla w jailbreaku, bo jeżeli dobrze wiecie, to może polecę, pokażę wam wszystkie Tesle, jakie są w jailbreaku. Więc lecimy na wszystkie Tesle, jakie są w jailbreaku. To jest tu. I lecimy po wszystkie Tesle, jakie w jailbreaku są i będzie także Tesla. Ciekawe, czy ona tu będzie też. To jest do ładowania Tesli. No, to sobie nazwał Badimo po prostu. Ale tak, mamy jedną Teslę. O, nie w tej stronie. Druga Tesla jest po drugiej stronie. Tu jest ta jedna Tesla. Dobra, jest. No, one są po dwóch stron miasta. I drugie są tu. Dobra, tu. I tu jest ta druga Tesla. Może mówię? Tak, o, mamy dwie Tesle. O, ta jeździ sama jeszcze? Tak, mamy dwie Tesle. Tą, co ja mam, Roadster, jedna z bardzo szybkich i ta zwykła. Widzicie, jak one szybko się rozpędzają? Są to elektryczne. A te elektryczne mega szybko się rozpędzają, są naprawdę też mega szybkie. No a to, no, nie jest to najszybszy pojazd w jailbreaku, jeżeli dobrze wiecie, bo jest zrobiony wyścig z innymi pojazdami, możecie poszukać na kanale. Jest zrobiony wyścig także pojazdu tego, z najszybszym pojazdem w grze, czyli Torpedo. Jak widzieliście, Torpedo jednak jest szybsze od tego. Ale dlaczego i jak to wyglądało, wszystko możecie sobie zobaczyć na kanale. Bo taki odcinek już był. Więc lecimy teraz chyba do ostatniej nowości, która mi się mega, mega, mega podoba. Tylko musimy teraz lecieć, jeżeli dobrze pamiętam, w jedno miejsce. Ta nowość mi się chyba najbardziej ze wszystkich podoba. O, dobra. No to mi się nie podoba. Dobra, lecimy tu. Tutaj, okej, okay. Z tym autem to ja wszędzie szybko dolecę. Drift, o nie, chciałem drifta, a tu było coś, jakaś kupa tego, dobra, tu. Tutaj. Tu. Tu. I driftem wjeżdżamy normalnie. Tego chyba tu nie było, czy tu było to? Nie, tu było, nie. Było, dobra, nie, nie. Bo teraz mały dylemat. Chyba było. No i spadłem tu, dobra, ale tu jest specjalne wydostanie się. Tu jest jazda, tak. Okej. Okay. I nowość, którą chcę wam zaprezentować, jest to... Ona pokazana w tym miejscu. W tym miejscu oto... weźmiemy sobie to, bo Tesla jeszcze nie mamy. Tu jest Tesla użyta specjalnie. Zobaczcie, nowość jest w tym miejscu, jest samochód. A w tym miejscu stoi dwóch policjantów. Jeden stoi tutaj, drugi stoi tutaj. Dlaczego? To już wam prezentuję, dlaczego tak się dzieje. Zobaczcie tu, screen był zrobiony jakoś z tego miejsca. I zobaczcie teraz to, mi się to mega podoba. Mega fajna nowość. I zobaczcie teraz to. Kolczatki! Zostają wprowadzone kolczatki do jailbreaka, czyli będziecie mogli sobie stanąć jako policjant, rozłożyć kolczatkę. I już wam nikt nie przejedzie, jest to fajne naprawdę, jak będziecie kogoś gonić, wyprzedzacie go, wrzucacie kolczatkę i macie z głowy już pojazd. Idziecie i łapiecie, więc teraz pościgi powinny być jeszcze lepsze, więc robimy od razu pościgi konkretnie. Mi się to mega podoba, powiem wam, mega mi się to podoba, na pewno będę to używał. No, fajne jest, w ogóle zobaczcie sobie, ta kolczatka się tak rozciąga przez całą drogę, więc musiałby jechać trawą. Ale tu jest zaraz góra po lewej. Rozpędzone auto nawet pewnie nie zdąży, nie zauważy tego, że tutaj jest kolczatka, więc no, powinno być naprawdę super. Więc lecimy. I to jest tutaj rozciągnięte, więc naprawdę ja się nie mogę doczekać tego, jak to będzie zrobione. Dobra. Lecimy tutaj. Dautka. No i to by było wszystko, drodzy widzowie, co będzie wprowadzone do jailbreaka w kolejnym update'cie. Prawdopodobnie już w niedzielę, bo miesiąc mija od ostatniego update'u. Więc w tą niedzielę prawdopodobnie już będzie update'cik. Zawsze kiedy tak wszystko wysypywali, wszystkie informacje o nowym update'cie, to właściwie właśnie już szykowali się na update'a. Więc no to by było być git. Dobra. Mamy jeszcze, musimy... O kurczę. O nie, nie mówcie, że odlecę gdzieś. Ja nie chcę odlatywać. Nie, na koniec zrobimy ten... O nie! Wystrzelę, nie wystrzelę. Dobra, dobra, gdzie ja lecę, gdzie ja lecę, gdzie ja lecę? O nie! O, dobra, dobra. I patrzcie na pociąg, który odjeżdża tak daleko. Dobra, lecimy. O nie! Okej, okay, leci. I tu jeszcze. Dobra, tutaj jeszcze.
Mamy, tak, dobra, drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. I to by było na dzisiaj na tyle. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcineczka. Na razie.